przedszkolu nr 4 w Ściance odbyły się pokazowe zajęcia z wykorzystaniem robotów, a wszystko to w ramach pierwszej edycji programu pod nazwą Mistrzowie Kodowania Junior. Na spotkanie zostali zaproszeni pedagodzy oraz dyrektorzy przedszkoli podstawówek z naszej gminy. Najbardziej mi się podobało, jak spychaliśmy kręgle. A jakie były jeszcze zabawy? Były zabawy, że do pełni, do siedmiu. Główka się obracała, spychała piłeczkę, piłeczka leciała i wlatywała do z tyłu, do takiego jakby czegoś i tak wyrzucało do pudełeczka. Ten robot, to co on potrafi robić? Spychać, zwozić wyrazy, rysować. Jego oko, którym może obserwować dzieci, czyli możemy sterować za pomocą tableta głową w różnych kierunkach. W robocie mamy również dziury, do których możemy przymocowywać akcesoria dołączone do zestawu. Robot może grać na dzwonkach, może służyć jako spychacz, jako ciągnik, możemy do tylnej części przymocować hak. Możemy przymocować również mu uszy króliczka, ogonek, nasadkę z klocków Lego. Dzieci mogą na przykład zbudować czapkę Świętego Mikołaja, robot będzie rozwoził prezenty. Można również przymocować do niego pisak i on będzie służył do rysowania różnych wzorów. Dzieci mogą poprawiać po tym wzorze, czyli ćwiczyć swoją sprawność grafomotoryczną. Przypomnijmy, że przedszkole nr 4 zakwalifikowało się do programu jako jedyne w Wielkopolsce i jedno z 18 w Polsce. Dzięki temu dzieci mogą uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach z wykorzystaniem maty edukacyjnej, tabletów, tablicy multimedialnej, a teraz robotów. W ramach projektu odbyło się już także wiele warsztatów dla nauczycielek, dyrektorów przedszkoli, rodziców, a nawet studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.